la Camry Nibel 2. W kraju trzeciego świata, jakim jest Kamerun, jeśli nie pracujesz, to nie żyjesz. Nie pójdziemy kraść. Wolimy pracować na roli, najchętniej w grupie, z przyjaciółmi i rodzinami. A przy okazji wyrabiamy sobie mięśnie. Szczególnie lubię pracować na plantacji kakao. Wcześniej jeszcze uprawialiśmy banana pastewnego, ananasy i migdały. Od dziecka nauczyłam się praktycznych umiejętności. W tej wspólnocie poznałem moją żonę, a dziś jako dorosły, mając 9 dzieci, chcę podziękować za wszystkie łaski, które otrzymałem. Księża Marianie pomogli mi w okresie dojrzewania przejść przez różne problemy, wspierali w nauce. Kiedy rzuciłem szkołę, ksiądz Krzysztof pomógł mi do niej wrócić, znajdując środki finansowe. Dziś jestem tym, kim jestem dzięki Marianom. To jest grupa takiej starszej młodzieży z naszej wioski, która tworzy klub sportowy FC Pazio. Drugi raz wygrali puchar wakacji tutaj między poszczególnymi wioskami i teraz mają szansę grać w takiej małej lidze. Będą grać nawet w Jaundę. I podjęli się takiej pracy dla kościoła, że w każdy czwartek i w każdą sobotę przychodzą do pracy, a teraz taka podstawowa praca to jest przenoszenie tej ziemi stąd. Przed kościół musimy zrobić tam taras. Kto jest najlepszym graczem w Kamerunie? Zostałem wybrany najlepszym zawodnikiem tej wioski. Najlepszy piłkarz regionu Obala to właśnie ja. Parafię świętego Jana Pawła II odkryłam 10 lat temu. Chodziłam tu nieregularnie do kościoła. Na początku był to mały dom z prowizorycznym zadaszeniem i słupami go wspierającymi. I kiedy ojcowie Marianie przybyli do Minkamy, rozpoczęli budowę kościoła. Obserwowałam ich sposób życia, gościnność, przywiązałam się do nich. Idąc za ich wezwaniem, za Słowem Bożym. I tak jest do dziś. Bardzo lubię księdza Krzysztofa. To niezwykle otwarta osoba. Lubi wszystkich, nie chowa uraz, szanuje go. Marianie nas formują, organizują konferencje, które pomagają nam w dokonywaniu dobrych wyborów. Codziennie jest katecheza. Pomagają mi zarówno w przestrzeni rodzinnej, jak i szkolnej. Uczę się lepiej budować relacje, komunikować oraz jak odnaleźć się w świecie. Na co dzień studiuję ekonomię na Uniwersytecie w Jaundę, a konkretnie na kierunku administracja i przedsiębiorstwo.
administration et gestion d'entreprise. Jestem studentką w Instytucie Technologii Medycznej w Yaoundé. Biały fartuch podoba mi się od dziecka. Lubiłam chodzić do szpitala, obserwować zaangażowanie lekarzy i ich postawę wobec pacjentów. Byli tacy mili. Po studiach chcę zrobić doktorat, a jeśli będę miała siłę, to może pokuszę się o profesurę. Kocham moją wioskę. Tu się urodziłam, wychowałam. Mogłabym pomagać swoim, ale nie wykluczam też pracy w mieście. Tam są możliwości, jakie nigdy nie zaistnieją na wiosce. Młodzi mieszkający w Minkamie nie mają jakichś specjalnych możliwości na spędzenie wolnego czasu. Na szczęście w naszej parafii sporo się dzieje, a działania, jakie podejmujemy we wspólnocie, są bardzo ważne i potrzebne. Często z młodzieżą robimy takie dni skupienia i jednym z elementów właśnie jest na początku modlitwa. Chcemy, żeby zawsze był jakiś taki czas, pół godziny, nawet godziny adoracji, żeby ta młodzież była w tej bliskości z Jezusem i doświadczała Jego miłości. Gdzieś w ciszy serca polecała swoje sprawy, swoje problemy. Też korzystają regularnie ze spowiedzi, z kierownictwa duchowego, więc to jest bardzo istotny element w tej naszej formacji i pracy z młodzieżą. Moim zadaniem jest koordynowanie grupy młodzieży, a także zdawanie raportów z tego, co robimy we wspólnocie parafialnej. Obecność Zgromadzenia Marianów w Minkamie to dla nas duża szansa. Wielu młodych pragnie wejść w ich szeregi. Doceniam obecność księży Marianów, bo tak hojnie i wielkodusznie działają na rzecz innych. To mnie bardzo dotknęło. Poczułem wezwanie do naśladowania Chrystusa właśnie w zgromadzeniu księży Marianów. Ja także chcę pomagać potrzebującym. Kierując się tym, czego uczy mnie zgromadzenie w swoim charyzmacie i duchowości. Jakby Minkamy nie było, to pewnie byłbym jeszcze Watok albo była jakaś inna misja, bo jestem 20 lat w Kamerunie. Tutaj było mało młodzieży na początku, nie? Taki już staruszek dzisiaj, papa René, mówi, że no musimy pracować i uczyć ich dużo różnych zachowań, żeby wyeliminować, jak to on określił, sauvagerie, czyli taką agresywność ich relacjach. Nie zawsze to się da wszystko zrobić, ale zgromadziliśmy dużą grupę młodzieży. Największą radość w życiu daje mi świadomość, że biorę udział w wielkim dziele, którego chciał Bóg. Cieszę się, że mogę księżom Marianom pomóc przy budowie kościoła. Uczestniczyłam w tym pracą swoich rąk i jestem z tego powodu szczęśliwa, nawet jeśli to było tylko przenoszenie ziemi. To, co jest tutaj takie piękne i budujące moją też wiarę, to wiara tych prostych ludzi. Budowanie relacji z ludźmi wymaga długiego czasu, żeby właśnie poznać tych ludzi, żeby ludzie poznali nas, że słuchamy. Ludzie przychodzą, dzielą się swoimi i radościami, i smutkami. I też widzą, że no, my ich nie zbywamy, tylko jesteśmy razem z nimi. I też to utwierdza ich wierze, no bo to jeszcze jest Kościół ciągle młody, nie? Tutaj też jest dużo problemów z czarami, jest duże zaludnienie w porównaniu, na przykład jak miałem doświadczenie Atoku, Wschodu. I też jest problem z terenem, potem te rodziny
dzielą te tereny. Każdy jest niezadowolony, bo chciałby mieć więcej. Są nieraz sprzeczki, które aż idą do sądu. Nieraz nawet tam się pobiją. Więc to trzeba być w tych wszystkich układach też, trochę pomagać. Ta walka wewnętrzna jest widoczna, bo nawet jeśli on pójdzie do marabuta, załatwić sprawy z czarownikiem, żeby kogoś tam pokrzywdził, nie? To on potem ma świadomość, że on zrobił źle. I on potem przychodzi do spowiedzi i żałuje za to. I to jest też już duże, no bo wiadomo, że każdy z nas jest grzesznikiem. Mężczyźni niezbyt się garną do kościoła. Jak chodzimy po domach i zostaje mężczyzna w domu i zaczyna dyskusję, to już jest duży plus. Bo powoli, nawet jeśli on nie ma jeszcze ślubu kościelnego, już tam ileś lat jest ze swoją żoną, mają dzieci. To jest taki przyczynek do tego, że powoli, powoli jest relacja, zaczyna przychodzić do kościoła i podejmuje decyzję, że no, chce uregulować swoją też sytuację taką sakramentalną. To jest taka praca, która wymaga dużo cierpliwości i dania czasu i sobie, a przede wszystkim Pan Bóg ma swój czas, nie? I ci ludzie doświadczają tej obecności Pana Boga i powoli, powoli, powoli się zmieniają. Kiedy zostawałem pierwszym biskupem Obala w 2010 roku, Marianie mieli już dom formacji w Ngoja. Istniało obopólne pragnienie stworzenia wspólnoty. Zaczęliśmy od niedzielnych mszy świętych i ostatecznie powierzona została Marianom parafia. Po kilkunastu latach intensywnej współpracy mogę powiedzieć, że to piękne współdziałanie. Ojciec Krzysztof zna praktycznie wszystkich wiernych, nazywa ich po imieniu. Odwiedza ich kilka razy w roku, odprawia msze święte w ich dzielnicach. Ma za sobą wikarych i młodych, którzy przyjeżdżają na weekend dać mu wsparcie. Wspólnota parafialna funkcjonuje bardzo dobrze. To jest nasza koleżanka. Zawsze rano, jak idziemy do kościoła, bo wracamy z kościoła, to nas wita tutaj. Posługa duszpasterska to nie tylko kościół i sprawowanie sakramentów w kościele, też odwiedzanie naszych wiernych, szczególnie chorych, w ich domach, we wszystkich wioskach, które należą do misji. Mamy ponad 100 osób, ludzi chorych i starszych. Pójdziemy odwiedzić Jermę. To jest mężczyzna, który ma 54 lata, choruje na raka, już ten rak jest rozwinięty, też jest cukrzyca. A, jestem mon père. Ah, Germain. De Germain, ja man ba. Mateo mon père. Ma yente wa kuandang, da mo tukte ina ma zi koglen, ewo. Ne zambe men avu ongul. Ksiądz Ramzes modli się w języku Ewondo, jest to język liturgiczny tutaj i Jermain zna ten język. Można powiedzieć, że to dla modlitwy to jest język naturalny. Anti kudbingol, anti kudbingol, a Chrystu kudbingol, a Chrystu kudbingol. Chodzi o to, żeby modlić się, rozmawiać z ludźmi w podeszłym wieku, w tym języku, żeby mogli dobrze zrozumieć tę modlitwę i też mieć tą radość pocieszenia w trudnej swojej sytuacji. Ok, bon, bivala, w moim języku, języku Ewondo, mamy ważne dla mnie powiedzenie. Kapłan ma dwoje uszu. Jedno, aby słuchać Słowa Bożego, a drugie, nasłuchujące ludu. I próbuję łączyć te dwa elementy. Muszę się do czegoś przyznać. Trochę to śmieszne, bo myślałem, że jak zostanę kapłanem, to odpocznę trochę. Byłem po intensywnym czasie studiów na uniwersytecie i szkole formacji. Ale tak naprawdę pobyt w seminarium przygotował mnie do prawdziwego życia kapłańskiego, a okres stażu w parafii był szczególnym błogosławieństwem.
Czas, który przeżyłem z księdzem Krzysztofem, pomógł mi bardzo w życiu wspólnotowym. Kontakt z nim był zawsze bardzo braterski. Szczerze mówiąc, naprawdę wiele nauczyłem się u jego boku. Zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami wspieramy się w naszych różnych ograniczeniach, bo życie jest nie tylko różowe. Gdy zdarzają się nieporozumienia, odmienne widzenie spraw, zawsze znajdujemy rozwiązanie, a wzajemna relacja pełna jest życzliwości i braterstwa. Idziemy teraz właśnie, żeby zobaczyć, jak wygląda szczepienie małych dzieci od 0 do 5 lat. I to są szczepienia przeciwko polio. Sebo? 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 Maluję paznokieć, żeby wiedzieć, które dzieci już zaszczepiłam. Teraz pójdziemy odwiedzić tutaj jednego z naszych parafian. Takiego pana, który ma infekcję w nodze, to już się wlecze bardzo długo. To może być też problem nawet filariozy, ale właśnie tutaj stale przychodzimy. Komise amen, papa. Wszystko dobrze? Jakoś sobie radzę, korzystając z ziół, jakie rosną w wiosce. Myślę, że to pomaga. Noga była naprawdę gruba, a teraz nie jest aż tak spuchnięta. Jeśli jak byłem już rok temu, to było mniej, a to ciągle ta rana się powiększa i mimo, że był już wiele razy i w szpitalu i różne tam produkty naturalne i takie, to nie idzie zatrzymać tej infekcji, choroby właśnie tej nogi. Opowiedz nam proszę o twoim problemie z nogami. Od kiedy cierpisz? Od około 5 lat. Noga mocno zaczęła puchnąć. Wyszły pęcherze, a po ich przebiciu wypływa z nich woda. Pojechałem do szpitala, do Obala i tam pojawiła się myśl o odcięciu nogi. Przez tydzień opieka kosztowała mnie bardzo dużo pieniędzy. A że nie miałem ich więcej, to wróciłem. I od tego czasu jestem w domu. Mężczyzna z okolicy przyszedł i mówił, że będzie mnie leczył. Wziął pieniądze i odszedł. Straciłem już na to łącznie 2 miliony franków. Od Bożego Narodzenia w 2022 roku jestem z moim problemem sam. Odwagi. Niech Bóg cię błogosławi i da siłę, żebyś dobrze znosił chorobę. Dziękuję Bogu, który uzdrawia moją stopę. Mamy tu 13-miesięczne dziecko z bólem brzucha i gorączką. Mogą być tego różne powody, dlatego musimy zrobić dokładne badanie, aby móc wybrać adekwatne leczenie. Potem wyślę dziecko na badania specjalistyczne, które pomogą wykluczyć na przykład malarię, bo jesteśmy w regionie, gdzie jest dużo komarów. U najmłodszych obserwujemy dużo chorób infekcyjnych. Ponadto mają problemy gastryczne spowodowane piciem złej jakości wody, słabą higieną. Rodzice nie zwracają uwagi na to, co dzieci wkładają do buzi. To kończy się biegunką, wymiotami, bólami brzucha. Nasze leczenie pozwala uchronić dziecko od odwodnienia. Możemy też je odrobaczyć, eliminując pasożyty. Przychodzą też dzieci z anemią, która często jest efektem infekcji. Lekarstwami najczęściej używanymi jest cała paleta tych przeciwmalarycznych. Mieszkamy w strefie, gdzie malaria jest bardzo groźna, zwłaszcza dla kobiet w ciąży i dzieci do 5 roku życia. Dużo osób umiera z powodu tej choroby. Ponadto malaria dość szybko przyczynia się do silnej anemii, stąd zapotrzebowanie na leki jej przeciwdziałające. Pracowałem maczetą i uciąłem cały paznokieć.
Na polu nie miałem niczego, żeby zatamować krew. Dlatego przyszedłem do przychodni. Co ty sobie zrobiłeś? Trzeba ucinać chwasty, a nie palce. Jeśli nawet dzisiaj biskupi zapraszają misjonarzy, nie? To właśnie liczą na to, że misjonarze obejmą gdzieś jakieś miejsca, które są dość trudne, nie? Gdzie miejscowi księża nie dadzą rady sami tam się utrzymać, czy nawet stworzyć struktur, czy wybudować kościół, czy wybudować plebanię. Historia rozpoczyna się w Rzymie. Jestem w 1998 roku, by podziękować Ojcu Świętemu za nominację. Przedstawiłem sytuację. To był moment bardzo trudny. Było 7 zgromadzeń, było puste domy, klasztory, nie było nikogo. Decyzja troszeczkę miała problemy z zadłużeniem, poważne w szkołach. No i opowiedziałem, jakie są warunki też duszpasterskie, parafie. No i zaproponowałem katedrę, bo nie było nikogo. Ja byłem sam proboszczem katedry. Ksiądz Franciszek przyjechał tutaj i ksiądz Górowski. Zobaczyli to wszystko i zgodzili się na współpracę. Tutaj najpierw w pewnym etapie, w pierwszym etapie to była katedra i małe seminarium. Księża Marianie przede wszystkim wnieśli taką nową wizję duszpasterską, opartą na wierności, jak ja powiem, w tej tradycji, też otwarcie na drugiego człowieka. Bardzo szybko weszli w tejże ludność, kulturę. Do Dumy zostaliśmy zaproszeni przez księdza biskupa Jana Ozgę w roku 1999, 12 września. Wtedy już przyjechaliśmy na stałe. Ksiądz biskup pokazał nam katedrę i mówi w ten sposób, że katedra potrzebuje remontu, dlatego że dachówki, które były produkowane 50 lat temu, one już były bardzo zniszczone, dziurawe. I wtedy ksiądz Ryszard podjął się odbudowy tej katedry, ale trzeba było zacząć od fundamentów. Dlatego najpierw obkopaliśmy katedrę, a potem przywieźliśmy z lasu takie rusztowania, żeby można było dach zmienić. Robiliśmy wszystko, i dzieła społeczne, i pomagaliśmy chorym, i tak samo duszpasterzowaliśmy, odwiedzaliśmy wioski, pomagaliśmy więźniom. Czasem więźniowie byli zapraszani, żeby pod ochroną przyszli tutaj na misję i coś zrobili. Tutaj w Dumie te pierwsze 3 lata spędziliśmy właśnie w takim duszpasterstwie i społecznym, robiąc różne dzieła, i w duszpasterstwie ewangelizując i ucząc dzieci w szkole, lecząc ludzi, i w ten sposób Marianie tutaj się zapisali. Zjechaliśmy z asfaltu w taką drogę, która prowadzi do jednej z naszych wiosek, która nazywa się Słombu. Ta wioska jest bardzo długa, rozsiana na 14 km w tym w buszu. To jest rozległa misja. 25 wiosek, 80 km rozpiętości. Tutaj budowaliśmy kościół. Bardzo często byliśmy tutaj w tej wiosce i no, zżyliśmy się z tymi ludźmi, bo ja z Zatoku wyjechałem 13 lat temu, ale stale tutaj ludzie mi pamiętają i krzyczą para Krzysztof, nie? To jest bardzo miłe i takie wzruszające.
Ta wspólnota jest bardzo, bardzo życzliwa. Tutaj wdzięczność wyraża się w darach. Mamy i kury wioskowe. O, i tutaj to jest dar, ja myślę, że to jest dar od plemienia Baka, bo to oni są myśliwymi. Baka to, my tu nazywamy Baka plemię pigmejów. Tu mamy planteny, tu jest gombo i w środku jest bardzo oleiste i to się je z kuskusem. To jest makabo, taka bulwa, też bardzo dobra, można z niej ugotować i służy jako nasze ziemniaki. Teraz pójdziemy coś spróbować z tych rzeczy, bo jeszcze oprócz tych darów, które zabierzemy do domu, do atoku i do Ngoja dla kleryków, to jeszcze będziemy mieć teraz tu posiłek przygotowany przez wioskę. Proszę księdza, proszę podejść. Trzeba zatańczyć. Katechistą jest tutaj Serż. Znamy się od 20 lat, bo ja tutaj przyjeżdżałem jeszcze był młodym chłopakiem i jego żona Martin. Oboje mają już ślub kościelny, co nie jest takie częste w Kamerunie. I cieszę się, że dzisiaj mogę być właśnie u nich. Oni też właśnie z wioską przygotowali ten posiłek. Gdy jako dziecko chodziłem do kościoła z rodzicami, nie rozumiałem wagi tego wydarzenia. Dzięki księżom Marianom odkryłem, dlaczego kościół jest ważny. Poznałem go bliżej za sprawą ruchu młodych, który Marianie stworzyli w parafii w Atoku. Jestem dumna, że zawarłam sakrament małżeństwa w kościele katolickim. Moi rodzice byli chrześcijanami, a tata katechistą. Mieć małżonka nie jest rzeczą prostą, ale kiedy raz się zdecydujesz, kiedy rozumiecie się i kochacie, nic nie może wam przeszkodzić w byciu małżeństwem kościelnym. Dlatego jestem tak dumna, że podjęliśmy za młodu tę decyzję i to będzie katecheza, którą przekażę moim dzieciom. Tutaj ludzie lubią być błogosławieni. Często po mszy przychodzą, żeby ich pobłogosławić, nałożyć ręce. Amen. Amen. Jesteśmy tutaj przy grobie, tak wygląda grób, jeszcze gdzie nie jest wybudowany grobowiec. Papy Liboir, dobrodzieja, który dał teren pod ten kościół. On niedawno zmarł, to jest jego córka, rodzina. I właśnie córka prosiła, żeby się pomodlić. Papa Liboir. Niech tata Liboir poprzez miłosierdzie Boże spoczywa w pokoju. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Tutaj mamy jedną rzecz, która w Polsce nie istnieje. Tutaj ojciec rodziny zrobi co roku spotkanie z całą rodziną. Wtedy słucha wszystkich i daje radę, ty masz robić to, ty masz to zmienić, ty jesteś dobry, kontynuuj, a ty musisz inaczej zrobić. Ona dzisiaj w ogóle to zaginęła. Dawni Słowianie mieli to. Ci Afrykańczycy mają do dzisiejszego dnia. Rada rodzinna, nie? Dużo więcej z radości.
radości z życia, że jestem po prostu. Dziecko nie jest ciężarem. Dziecko jest błogosławieństwem. Widzę, że mimo iż są biedni, mimo iż nie mają takiego samego startu życiowego, to jednak to, co w nich jest, to ta duża radość i też otwarcie. Bliskość, nawet właśnie gdy chodzi o język, jest bardzo ważna. To też zauważam, że wtedy jest też i inne podejście ich do mnie, że to jest właśnie dla nich ważne, że ktoś z obcej kultury jest w stanie, czy potrafi się nauczyć, umieć z nimi też rozmawiać. Nie jest tak, że tylko i wyłącznie zależy im na tym, żeby było to, co jest. Chcą się rozwijać, chcą pracować i pracują, no ale rzeczywiście nie zawsze mają tę możliwość takiego dobrego startu i nasza tutaj praca w Kamerunie właśnie na tym też i polega, aby im towarzyszyć, w miarę możliwości pomagać. A to była misja, którą miałem, mały kościółek pusty i jeszcze plebania jeszcze bardziej pusta. To ta idea sanktuarium Miłosierdzia Bożego i tutaj z księdzem Franciszkiem razem mieliśmy tę radość wyprosić świętego Jana Pawła II o błogosławieństwo tego obrazu. I ksiądz Franciszek został rektorem tego sanktuarium i tak samo też propagowania mianowicie Bożego Miłosierdzia, apostolatu Bożego Miłosierdzia w całej naszej diecezji, objechał całą diecezję, założyliśmy takie struktury i tam też rozpoczęliśmy pielgrzymkę do Bożego Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. No i potem poszło jeszcze dalej, bo stworzyli mianowicie taki centrum formacji. Atom na początku nie miał elektryczności. Zaczęliśmy czyścić teren, organizować projekty i rozbudowywać misje i rozbudowywać 25 kaplic w różnych wioskach. Drugi wymiar misji to był wymiar pomocy humanitarnej, pomocy charytatywnej. Tu było bardzo dużo ludzi chorych. Jak nie było dyspanseru i ośrodka zdrowia, woziliśmy do sióstr w pobliskich miejscowościach. I ludzie zobaczyli, że my wchodzimy z nimi w pomoc charytatywną, zaczęli do nas przychodzić, prosić o inną pomoc, o inne wymiary. I myśmy się wtedy dowiedzieli, co jest tutaj potrzeba. Że potrzeba jest tutaj tak samo formować tych ludzi i że potrzeba rozwinąć sanktuarium Bożego Miłosierdzia. To nam przyszło do głowy, żeby rozwijać teren. Były pola kawy, które posadziliśmy, pola kukurydzy, żeby wykopać stawy, żeby było po prostu pożywienie. Posadziliśmy banany, planteny, ananasy, kakao, to wszystko, żeby misja była zagospodarowana i miała środki do wyżywienia. I powoli te projekty społeczne się zaczęły rozwijać. Są sale katechetyczne, jest kuchnia, żeby ludzi przyjąć, są pokoje gościnne, żeby ludzi przyjąć i są pola i są te drogi krzyżowa, różańcowa, droga światła, że ludzie mogą wypocząć, modlić się w terenie. Teraz przygotowujemy nasz posiłek. Mamy tutaj dwa produkty. Jeden jest tak zwane żywie, to znaczy to jest dziczyzna. Wszystko, co jest w lesie, w tropikalnym lesie. Tutaj widzicie przed nami, to jest wielka żmija. To nawet w restauracjach podają pytona, żmiję, mambę. My łapiemy częściej węże, dlatego że mamy metody, żeby się obronić. A obok znajdują się dwie ryby, które są z naszego stawu. To jest ryba tak zwana kanga. Jest taką typową rybą tutejszego regionu. I też jak goście przyjeżdżają, to my zawsze tą rybę dajemy. Jak święto Bożego Miłosierdzia, ta ryba musi być na stole, bo to jest nasza ryba, my się nie dzielimy. Jestem wychowanką tej parafii. Towarzyszę księżom od początku ich drogi tutaj. Zostałam przez nich skierowana do Centrum Formacji Sióstr Opatrzności Bożej, gdzie mieliśmy różne zajęcia, jak choćby wakacje z Bogiem.
Potem trafiłam do Bertła, aby kształcić się na księgową, co zajęło mi 3 lata. Księża opłacili moją naukę, a jeszcze wcześniej otrzymałam od nich maszynę do szycia, ponieważ to kształcenie u sióstr przygotowywało mnie do pracy w krawiectwie. Teraz, kiedy wracam na wakacje do wioski, pomagam księżom w kuchni i przy sprzątaniu. Jestem zawsze aktywna w kościele. Śpiewam w chórze, a dziś uczę w szkole katolickiej świętej Teresy w Massema. Jestem jak ich córka. Dzięki nim mamy dom. Jeśli jestem dziś tą, którą jestem, to właśnie dzięki księżom Marianom. Ich przybycie do Kamerunu jest dla nas łaską. Jesteśmy przed takim domem wioskowym, tutaj na wschodzie Kamerunu w lesie, który jest skonstruowany, jak to mówimy, na zasadzie poto-poto. Widzimy tutaj oblepione ściany błotem, ale tutaj widać na tym kawałku, że żeby taki dom powstał, najpierw szuka się w lesie takich belek. To głównie jest bambus. Robi się taki szkielet właśnie z belek i tych kawałków bambusu. Tu jeszcze się lianą wiąże to. Mało używa się gwoździ, bo gwoździe są drogie. I później, jak już taki szkielet cały jest, cała wioska przychodzi na przygotowanie błota i potem wszyscy cały dzień oblepiają do wieczora. Tak wygląda, można powiedzieć, taki tradycyjny, dawny dom. Tu nie stać jest ludzi na to, żeby wycementować sobie podłogę. Są takie klepiska ubite z ziemi. Worek cementu kosztuje prawie 6 tysięcy franków, czyli 9 euro. No to jest bardzo duża cena. To jest przez dzień w lesie się, w buszu, na polu się nie zarobi na jeden worek cementu. Ludzie no po prostu w ten sposób sobie radzą, że wykorzystują to, co jest w naturze. Drewno, błoto, liany, żeby powiązać, ewentualnie zrobią, żeby był bardziej solidny dach z blachy, mniej wtedy będzie przeciekał. Ludzie przyzwyczaili się do nędzy. Powiedzieli sobie, że w ich życiu nic nie może się zmienić. Niektórzy niestety szukają radości w alkoholu. Osobom mającym więcej potomstwa bez pracy trudno jest utrzymać rodzinę, wysłać dzieci do szkoły. Dziewczęta tu są rozwiązłe, ale to jest bezpośredni wynik życia w ubóstwie. Im człowiek jest dłużej, to tak, no, wsiąka się w to społeczeństwo, nie? I tutaj jest no, 20 lat, to jest dużo. Z drugiej strony rodzi się nieraz taka pokusa, żeby sobie już wrócić do Polski. No i spokojnie gdzieś tam, czy w Licheniu, czy na jakiejś naszej jednej czy drugiej placówce też pięknie położonej gdzieś tam w górach sobie pobyć już spokojnie jeszcze te lata kapłaństwa spędzić. No ale też jest taka właśnie odpowiedzialność za to, cośmy rozpoczęli i żeby to na ile sił starczy cały czas rozwijać. Jest jeszcze dużo do zrobienia, żeby ta nasza rodzina zakonna tutaj mogła dobrze funkcjonować i miała miejsca, żeby rozwijać charyzmat. Moim marzeniem było tutaj przyjechać, być w kraju, pracować w Afryce. I fakt, że tutaj jestem, bardzo dużo mi uświadamia mnie jako osobie. Uświadomiłem sobie, jak bardzo ważne jest to życie we wspólnocie i poleganie oczywiście najpierw na Panu Bogu i też na drugim człowieku. Jak, w jaki sposób tego człowieka, drugiego właśnie mogę poznać, w czym mogę mu pomóc, jak mogę go prowadzić. Bo to dla mnie właśnie jest ważne, aby ten drugi człowiek, słysząc o Bogu, mógł sam go doświadczyć. Decyzja bycia księdzem Marianinem to powołanie, które dał mi Bóg.
kierunek, który mi wskazał. W mojej diecezji nie było księży Marianów, ale od kiedy ich spotkałem, to zacząłem się nimi interesować. To był czas, kiedy straciłem ojca. A jak przedstawiono mi charyzmat zgromadzenia, pomyślałem o uczuciach, które miałem w sercu do ojca. Pomyślałem, że będąc z Marianami, będę mógł codziennie modlić się za tatę, że on będzie ze mnie zadowolony. Myślę, że sam Pan chciał, aby charyzmat świętego Stanisława Papczyńskiego urzeczywistnił się w Afryce, zwłaszcza w Kamerunie. Jesteśmy w trakcie pisania historii. Każdy z nas, kapłanów, stara się wykonywać swoją pracę jak najlepiej, towarzysząc młodym, ucząc ich podejmowania odpowiedzialności. Jako ich wychowawca mówię to pełen nadziei. Nasz charyzmat pozostaje aktualny. Być Marianinem to dla mnie przywilej i łaska. Otrzymałem chrzest z rąk księdza Krzysztofa Pazio, mojego przełożonego, który faktycznie towarzyszy mi na tej drodze. Staż robię w swojej rodzinnej wiosce. Jest dużo wyzwań, bo znam tamtejszą rzeczywistość, trudności mieszkańców. Pomagam księżom, którzy się tu nie urodzili, zrozumieć niektóre sytuacje. Jestem gotowy, aby pójść wszędzie, gdzie będzie potrzeba, dokąd mnie księża Marianie i przełożeni wyślą. Obok mnie jest jeden z ministrantów, ma na imię Krzysztof jak ja. A historia jego imienia jest taka, że jak się urodził w 2005 roku, ja odwiedzałem wioskę Ngulmakom. I z rana wszedłem do jednego domu, no i tam rodzice pokazują mi nowonarodzonego chłopca. I mówią, ty jesteś pierwszy, który przyszedł tutaj, pobłogosławić nam dom. I teraz z tej okazji my damy imię jemu też Krzysztof. I dzisiaj właśnie Krzysztof podszedł do mnie i mówi, że nie z tym, który właśnie tam w tej wiosce był. Dzisiaj ma 18 lat i mówi, jak Pan Bóg pozwoli, to chce się zaangażować w nasze zgromadzenie. To jest bardzo odpowiedzialna rola Kościoła w Afryce, bo tutaj jeszcze chrześcijaństwo jest stosunkowo młode. Więc jeżeli nie zostaną w kościele, no to pójdą gdzie indziej. Cały trud też polega na tym, żeby im pokazać, że spotkanie z Bogiem i relacja z Bogiem, no to nie ogranicza się tylko do śpiewów, do dobrej zabawy. To są też obowiązki, to jest też trud, który my musimy włożyć, żeby odpowiedzieć na to, jak Pan nas do czegoś powołuje i gdybyśmy my chcieli przyjmować wszystkich kandydatów, którzy się do nas zgłaszają do seminarium, no to pewnie trzeba by było wybudować piętrowe seminarium. I cały trud polega na tym, żeby przyjmując tych kandydatów rozeznać, czy oni chcą przyjść i być księżmi, służyć drugiemu ze względu na miłość do Boga, czy ze względu na prestiż społeczny. Bo ta sytuacja, która ma miejsce teraz w Kamerunie, może trochę przypominać czasy komunizmu w Polsce, nie? Że Kościół oferował perspektywy. Można było z Kościołem gdzieś wyjechać za granicę. Często przychodzą do nas chłopcy no, z przeciętnych, ubogich rodzin. Tutaj mają awans społeczny, są szanowani przez innych, są traktowani z bardzo dużym respektem. No i
zagrożenie polega na tym, że można na tym się zatrzymać i tylko tego pragnąć. Niektórzy przychodzą do nas, bo chcą skończyć studia, które my im opłacimy, a potem odejdą. Więc nasza rola jest właśnie taka, żeby tą prawdziwą motywację odkryć i pomóc przejść przez te wszystkie etapy, no żeby potem jak najlepiej ci młodzi księża, zakonnicy mogli służyć innym. Młodzi Kameruńczycy naszych czasów są podobni do młodych Europejczyków. Już nawet widzę wśród kandydatów do postulatu dużą różnicę w stosunku do ubiegłych lat. Jeden z nich powiedział, będę tu złośliwy cytując, ja nie mogę pracować, bo nie przyszedłem umierać. Czyli wysiłek w jego mniemaniu może doprowadzić go do śmierci. I teraz wyzwanie polega na tym, żeby doprowadzić go do tej prawdy, którą głosił święty Stanisław Papczyński. Mam cały się oddawać dla Boga i Kościoła, ale żeby do odkrycia tego ich doprowadzić, potrzeba wiele cierpliwości. Przyszłością formacji Marianów jest uważność, aby nowi kandydaci byli gotowi do słuchania i przyjmowania innych. Myślę, że to jest tak jak w grze w piłkę nożną. Trzeba starać się, aby każdy miał piłkę, żebyśmy strzelili gola. Nasze zgromadzenie jest bramką, której musimy bronić, aby dalej żyło i by żył Kościół w Kamerunie. W tym duchu organizuję spotkania dla kandydatów, dzieci i młodzieży, którzy chcą rozeznać swoje powołanie. Wszystko po to, aby właśnie móc podać im piłkę. Czas pokaże, jak to rozegrają, czy odpowiedzą na to, czy nie. Tu jest taka gra wioskowa, bardzo też popularna w Kamerunie, to się nazywa Songo. Songo. I ty explique comment ça. Możesz wytłumaczyć, jak w to się gra? Mamy 5 pionków w każdej przegródce. Chodzi o rozprowadzenie pionków po kolejnych. Przeciwnik z drugiej strony też przemieszcza swoje pionki. A kto wygrywa? Osoba, która to wszystko zjadła. Aha. Ci ludzie no po prostu inaczej podchodzą do wielu kwestii, nie? Kwestia punktualności, kwestia czasu, podejścia do pracy. To są rzeczy, które bardzo różnią się od tych w Europie. Ludzie w Kamerunie są bardzo pobożni, to znaczy mają potrzebę spotkania się z Bogiem tak, jak go rozumieją. Dlatego jest dużo odłamów kościoła, jest dużo, dużo sekt, bo każdy tego Boga gdzieś jakoś w inny sposób poznaje. Często na ulicy można zauważyć na przykład kogoś, kto idzie na najbardziej ruchliwym skrzyżowaniu, nawet w bogatej dzielnicy, między samochodami na przykład nago albo klęczy. Policja nawet na to nie reaguje, takiego człowieka się nie zabiera stamtąd, bo jest przekonanie, że albo postradał zmysły, więc Pan Bóg już go pokarał, albo właśnie jest to ktoś z sekty, który dostał jakieś zadanie, żeby pójść szczebel wyżej. A często to są nawet osoby wysoko postawione. Każdy się boi reagować, bo może się zdarzyć tak, że na drugi dzień okaże się, że to jest szef mojego szefa i stracę pracę. Łukasz!
Często takie akcje macie? No bywają. Na początku, kiedy odwiedzaliśmy wszystkie nasze wioski, to problemy głównie koncentrowały się na zdrowiu. To było dużo ludzi zaniedbanych, biednych, chorych. Teraz natomiast problemy koncentrują się na formacji. I my mamy właśnie inny typ duszpasterstwa. Mamy sesje, mamy spotkania z nimi. Pomagamy im, żeby skończyły szkołę i organizujemy dla nich kursy specjalne. Chcemy, żeby mieli zawód i chcemy dla nich zrobić dużo projektów. Projekty to znaczy, żeby oni potem mieli miejsce pracy. Dajemy te miejsca pracy, kiedy mamy na przykład projekt wybudowania kościoła, albo tak jak na innych misjach wybudowania szwalni, albo wybudowania studni. To niezwykle ważne, że ten warsztat znajduje się w naszej wiosce. Kobiety mogą tu pracować i zarabiać w wyuczonym zawodzie i być przez to niezależnymi. Mogą zaspokoić swoje potrzeby i nie muszą czekać, aż mężczyzna da im pieniądze. Jestem tu dziś, bo przerwałam naukę z powodu ciąży. Rodzice nie mogli mi dać wsparcia finansowego, abym kontynuowała naukę. Na szczęście trafiłam do tego centrum kształcenia i uczę się zawodu, aby w niedalekiej przyszłości móc wykarmić swoją rodzinę. Jak tylko otrzymam dyplom, chciałabym otworzyć własny warsztat albo pracować dalej tu. Wiem, że ten dokument pomoże mi wiele zmienić w życiu. Ja pochodzę z rodziny stolarzy i cieśli, więc od małego jestem przy trocinach wychowany. Więc to mi zostało i też chciałem, żeby tutaj mieć stolarnię na misji. I już na tych maszynach, które tutaj są, obrobiliśmy całe drewno, które jest na więźbie dachowej. To jest ponad 40 metry sześcienne drewna, któreśmy tutaj przerobili właśnie z tą ekipą. To jest taka ekipa uniwersalna, bo to są murarze, stolarze, cieśle, wszystko robimy. Kobieta pracująca żadnej pracy się nie boi. To u misjonarzy jest to samo, że dobrze jest, jak się zna sporo rzeczy, nie? Czy tam solarkę, elektrykę, hydraulikę i tak dalej, mechanikę, bo łatwo sobie gdzieś w lesie poradzić. Mamy taki projekt, żeby później zrobić jakiś większy hangar, bo tutaj jest bardzo ciasno. I też to włączyć w to Centrum Formacji Zawodowej. Ostatnio rozmawiałem z moim stolarzem i będziemy przygotowywać ławki do kościoła. Wtedy część drewna tutaj wyrobimy, część będzie u niego, ale on jest chętny do tego, żeby dwóch, trzech chłopaków przyjąć do siebie. Myślę, że Minkama będzie za kilka lat troszkę inaczej wyglądała. Mam nadzieję, że ci chłopcy, którzy tutaj teraz pracują, będą dalej gdzieś kontynuować te zdolności. Na razie w większości jesteśmy finansowani ze środków, które idą ze zgromadzenia. Szczególnie takie inwestycje jak tworzenie nowych struktur, budynków. Natomiast robimy wszystko, żeby takie podstawowe utrzymanie misji, pracy duszpasterskiej było wypracowane wraz z ludźmi, wśród których posługujemy. Dlatego właśnie też obok pracy duszpasterskiej, też jak mamy tereny jakiekolwiek, je zagospodarowujemy, razem z ludźmi pracujemy, żeby te tereny służyły na te wszystkie dzieła, które prowadzimy, żeby zdobyć swoją autonomię finansową w utrzymaniu misji. Mamy dużo dobrodziei, uśmiecham się do wszystkich, bo Minkama funkcjonuje przede wszystkim dzięki pomocy Zgromadzenia Marianów i dużo projektów idzie przez Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich. Zapoczątkowaliśmy to Centrum Formacji i Budowę
Szwali. Jest dużo ludzi, którzy są tutaj bardzo zaangażowani. No, jak jestem w Polsce, to zawsze przy różnych spotkaniach, kazaniach zawsze mówię, że dzięki właśnie tym zbiórkom też w różnych miejscach, parafiach możemy funkcjonować. Misja w Kamerunie oczywiście jest młoda, 25 lat to jest naprawdę niewiele. Nie jest jeszcze samowystarczalna, potrzebuje cały czas wsparcia nie tylko z Polski, także z innych krajów, od pomocników mariańskich, także ze Stanów Zjednoczonych i innych dobrodziejów, ale na pewno wsparcie pomocników mariańskich z Polski jest bardzo znaczące i wielkie. To jest takie wsparcie codzienne tych wielu takich ubogich wdów, które przekazują po kilkadziesiąt złotych, a te pieniądze później tutaj naprawdę, kiedy tutaj też widziałem, one stanowią realną pomoc. Kamerun był zawsze najdalej. Tu było ciężko dojechać, nie było nikogo, kto by mógł pokazać to dobro, które się tu dzieje. I stąd ten jubileusz był świetną okazją do tego, żeby przyjechać tu z ekipą filmową, pokazać to i abyśmy mogli wszyscy to w Polsce też zobaczyć, ale nie tylko w Polsce, ale i w Stanach Zjednoczonych, w wielu innych miejscach, gdzie są Marianie, aby mogli zobaczyć, jak wiele dobra się tu dzieje i jak to jest żywy Kościół. Myślę, że jest jeszcze dużo do zrobienia. Gdyby Marianie teraz zniknęli, wszystko to by się zatrzymało. Byłaby wielka szkoda dla kościoła lokalnego. Dlatego modlę się, aby z Bożą pomocą rozpoczęta praca mogła być dokończona. Zarówno poprzez świadectwa zgromadzenia, które wpisuje się w pracę diecezji, jak i ich duszpasterstwo bliskości. Będą nadchodzić miejscowi kapłani, ale chciałbym, żeby wciąż istniała ta misyjna obecność księży z Polski, którzy dzięki ich doświadczeniom z ojczyzny wnoszą tu bogactwo różnorodności. Wiem, że ojciec Krzysztof ma charyzmę budowniczego i to też ma znaczenie. Są jeszcze pozostałe projekty duszpasterskie, takie jak Centrum Kształcenia czy Szkoła. Modlę się, żebyśmy mieli tu żeńskie zgromadzenie w parafii. Moim życzeniem byłoby, by to wszystko miało ciąg dalszy. Korzystam z sytuacji, żeby podziękować wszystkim dobroczyńcom, którzy wspierają budowę i duszpasterstwo ojców. Ojcowie jeżdżą, głoszą, spotykają i aktywują swoich przyjaciół i współbraci do pomocy. Widzimy, że za nimi stoi cały tłum zwyczajnych ludzi, którzy nigdy tu nie przyjadą. Pragnę, aby moje podziękowania do nich dotarły. Aby wiedzieli, że biskup Obala docenia to wsparcie. Bardzo proszę, aby ta pomoc mogła trwać.